Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Żeby już się nie rozdrabniać w tym wprowadzeniu, powiem wam tylko krótko. Ojciec Planowski nie jest ani pierwszym, ani ostatnim. Tak, zapraszam was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o ojcu Augustynie Planowskim. Co się z nim dzieje? Żeby odcinek miał ręce i nogi, wypisałem sobie to, co powinienem wam powiedzieć. Na sam początek chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom, i to właściwie z całego świata, kanału Moc Słabości, którzy wczoraj, właściwie przedwczoraj, bo nagrywam w czwartek, czyli będziecie oglądali w piątek, a sytuacja była w środę, dzwonili do mnie przez cały dzień, aż mi się po prostu telefon rozładował, tak więc przepraszam tych, od których telefonów nie mogłem odebrać. Mam na myśli sytuację, w której opublikowałem na Instagramie, na Facebooku i na koncie YouTube'owym naszego kanału Moc Słabości screen z najnowszej książki ojca Augustyna Planowskiego, która ma formę wywiadu z tymże, gdzie ojciec Augustyn Planowski mówi o sobie, że jest bezdomny i bezrobotny. Po publikacji tegoż otrzymałem od was mnóstwo wiadomości messengerowych, mailowych, SMS-owych, jak i również dzwoniliście, mówię, z całego świata, z propozycjami wsparcia finansowego dla ojca Augustyna Planowskiego. Niektórzy proponowali nawet udostępnienie ojcu mieszkania, aby mógł gdzie mieszkać. Obiecywaliście w intencji ojca Augustyna Planowskiego modlitwę. Wojownicy Maryi, nie będę mówił, którzy podjęli się postu w intencji ojca Augustyna. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Nawet nie wiedziałem, że ten kanał ma tak potężną siłę duchowego rażenia. Bo chodzi tutaj na tym kanale przede wszystkim o życie duchowe. Na początek zatem raz jeszcze wam serdecznie dziękuję i z racji tego, że był tak wielki odzew na screen z najnowszej książki ojca Augustyna Planowskiego, to ten film jest odpowiedzią na wasze wątpliwości, pytania, a także i na waszą troskę o ojca Augustyna. W tym miejscu chcę również podziękować mojemu przyjacielowi, tak go mogę nazwać, który przesłał mi aktualny adres mailowy do ojca Augustyna Planowskiego. W związku z tym, jak się nie trudno domyślić, będę się próbował skontaktować z ojcem Augustynem Planowskim. Co z tego wyniknie? Nie wiem, natomiast bardzo ci serdecznie, nie wiem, czy mogę powiedzieć imię, czy nie, powiem ogólnie, dziękuję, bracie, za ten kontakt. Jak ci napisałem, jesteś wielki. I najważniejsza sprawa. Co zatem możemy zrobić dla ojca Augustyna Planowskiego? Nie wchodząc w te różne sensacyjne doniesienia, plotki, pudelki i tak dalej. Dwie sprawy najważniejsze, których sobie na pewno, i o tym jestem przekonany, znaczy jestem tego pewny, bo otrzymałem taką informację, życzy ojciec Augustyn Planowski, to są jego słowa, prosi o modlitwę, jak i również i o post. O post w jego intencji, o modlitwę w jego intencji, jak i o post i modlitwę za cały Kościół katolicki i za każdego z nas. Jestem w posiadaniu informacji o ojcu Augustynie Planowskim, których na razie zdradzić nie mogę. Bardzo was przepraszam, ale obiecałem osobom, które się ze mną kontaktowały, że te informacje, te wiadomości pozostawię tylko dla siebie i tak też czynię. Natomiast w tym kontekście, w kontekście tego, co wiem, co się dzieje z ojcem Augustynem Planowskim, chcę wam nakreślić pewną sytuację duchową, którą możemy, że tak powiem, objąć ojca Augustyna Planowskiego. Nie wiem, czy ja się dobrze wyrażam, bo już myślę o czym innym, o tym, co za chwilę wam powiem, a mianowicie najważniejsza zasada, kategoria w czasach zamętu. W każdej sytuacji, kiedy dochodzi do zamętu moralnego, duchowego, kiedy Kościół katolicki jest atakowany również od środka. Co robić w czasach niepewności, że tak powiem, dogmatycznej, no i właśnie zamieszania duchowego. Trzeba wrócić do tego, o czym mówił Chrystus, to znaczy do Słowa Bożego. Natomiast Słowo Boże nie może być interpretowane samodzielnie, ponieważ święty Piotr w swoim liście pisze, że Pismo Święte nie jest do indywidualnego, samodzielnego interpretowania. Dlaczego? Krótko to wyjaśnię w ten sposób. Jezus spotykał się z uczniami, jakby wobec nich dokonywał cudów i głosił Słowo Boże, głosił Królestwo Boże, głosił potrzebę nawrócenia. Natomiast byli w tym obecni apostołowie jako pierwsza grupa, pierwsza wspólnota, pierwszy Kościół. 1/12 tej wspólnoty to byli zdrajcy, czyli Judasz.
Chrystus wiedział o tym, Chrystus się na to zgodził, to też jest ważny element, powinniśmy o tym pamiętać. Chrystus zgodził się, żeby zdrajca był apostołem. Trzeba to wprost powiedzieć i przyjąć nie tylko rozumem, ale również i sercem. Chrystus głosił Słowo Boże w kontekście obecności apostołów i im przed wstąpieniem do nieba przekazał pełnię władzy. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane na ziemi. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. W związku z tym Kościół katolicki, katolicki w języku greckim oznacza powszechny, ma władzę interpretowania Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże było przekazywane wiernym przez Chrystusa właśnie w kontekście obecności apostołów, która była pragnieniem samego Boga, Chrystusa. I w tym kontekście też, cały czas słowo kontekst, przepraszam, ale chcę szybko ten temat skończyć, bo ostatnio za długo te filmy trwają. W tym kontekście narodziła się tradycja Kościoła katolickiego, czyli nauczanie Kościoła katolickiego. I dlatego też dziś sytuację ojca Augustyna Pelanowskiego ustawimy w kontekście nauczania Kościoła katolickiego, a konkretnie sięgniemy do ojców Kościoła, a jeszcze konkretniej sięgniemy do świętego Jana Chryzostoma, który chyba skomentował wszystkie księgi Pisma Świętego, ponieważ jak powiedziałem, i trzeba o tym pamiętać i tego się trzymać, w czasach zamętu trzeba trzymać się nauki Kościoła katolickiego, która oparta jest na Słowie Bożym i wspierana sakramentami świętymi. Tylko tyle albo po prostu aż tyle. Na pewno ojciec Augustyn Pelanowski nie chciałby stać się przyczyną ataków na Kościół katolicki, który kocha, który bardzo kocha. Sytuacja związana z ojcem Pelanowskim uświadamia nam, czym jest Kościół. Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, a zatem każdy z nas ma prawo i obowiązek modlić się za swojego współbrata i za swoją współsiostrę. Jesteśmy współodpowiedzialni za wiarę, bądź też niewiarę tych, którzy żyją wokół nas, nie w znaczeniu bezpośrednim, ale za każdego, kto należy do Kościoła katolickiego, do mistycznego ciała Chrystusa. Jeżeli widzimy, że nasz współbrat, nasza współsiostra słabnie w wierze, naszym obowiązkiem jest wspieranie go. I sytuacja związana z ojcem Augustynem Pelanowskim uświadamia nam, czym jest Kościół katolicki, a konkretniej w którym miejscu ja i ty tego kościoła się znajdujemy. Czy w samym centrum, czy na obrzeżach, czy żyjemy w mentalności sekciarskiej i chcemy budować własne hipotezy, które nie mają nic wspólnego ani ze Słowem Bożym, ani z nauczaniem Kościoła katolickiego. Czy znajdujemy się w centrum Kościoła katolickiego, czy żyjemy sakramentami świętymi, czy żyjemy Słowem Bożym, czy znamy naukę Kościoła katolickiego. Sytuacja związana z ojcem Augustynem Pelanowskim jest lustrem, w którym odbija się moja i twoja wiara, moje i twoje zaufanie Bogu i konsekwentne kroczenie za Chrystusem, który jest drogą. Chrystus nie jest celem. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Celem jest Bóg Ojciec, jak to ostatnio mówił ksiądz Dominik Chmielewski. W związku z tym ojciec Augustyn Pelanowski, ta cała sytuacja z nim związana jest z dopustu Bożego. Pan Bóg chce naszą wiarę, nie ojca Augustyna, nie papieża Franciszka. Naszą wiarę Pan Bóg chce prześwietlić i wypróbować, przetestować, jak bardzo jesteśmy w stanie pójść za Chrystusem, czy Mu ufamy, czy nawet jeśli nastają ciemności i nie ma w nas po ludzku nadziei na światłość, czy nadal idziemy, czy nadal idziemy za Chrystusem, czy raczej chcemy kombinować po swojemu. To tak na początek. Sprawa związana z ojcem Augustynem Pelanowskim, ta cała właśnie sytuacja, jak ją sobie tutaj nazwaliśmy, jest wypróbowaniem naszej wierności Kościołowi. A do ojca Augustyna Pelanowskiego pasują na wskroś słowa świętego Pawła: moc w słabości się doskonali. I zanim przejdziemy do świętego Jana Chryzostoma, a zatem do jednego z ojców Kościoła, a zatem zanim oprzemy się na nauce Kościoła katolickiego, chcę wam przeczytać fragmenty z najnowszej książki w formie wywiadu ojca Augustyna Pelanowskiego. Posłuchajcie i zrewidujcie w kontekście tych fragmentów własną wiarę i wierność Kościołowi.
pierwszy fragment. Może odpowiadając na to pytanie o paulińskie powołanie, powinienem zacząć od tego, że każdy Paulin, katolik, powinien zachować się tak jak Paweł, raczej żyć jak on, niż milczeć wobec szału herezji bergorgoliańskiej. Przechodzę z miejsca na miejsce, zatrzymuję się jak Atanazy w różnych domach, gdzie wierni jeszcze chcą naprawdę się wyspowiadać, a nie usłyszeć, że jedynym grzechem jest grzech przeciwko ekumenizmowi i ekologii. Sprawuję sakramenty i głoszę nauczanie zgodne z wiarą ojców i Ewangelią, mówi ojciec Augustyn Pelanowski. Wygląda na to, że tylko wtedy możemy udowodnić sobie i Bogu miłość do Niego, gdy ceną będzie pewien gatunek nienawiści do pewnych nieludzkich ludzi i to czasami ludzi, którzy udają poświęcenie się Bogu. Ktoś mi powiedział, że przełożony mojego poprzedniego klasztoru, kilka miesięcy po mojej anachorezie z tego klasztoru, publicznie nazwał mnie sługą szatana. Zdziwiłem się, że mnie to nie boli, a raczej sprawia mi radość, bo Jezusa też oskarżano, że ma Belzebuba. Dziś jest zamieszanie ogromne, bo urzędy tracą morale, a potępiani i prześladowani najczęściej je zyskują. Ale to prześladowani byli faworytami Boga, nie prześladowcy, mówi ojciec Augustyn. Czuję się niegodny tego zaszczytu, by być zaszczutym, nawet przez dawnych przyjaciół, którzy okazali się żmijami wyhodowanymi na własnej piersi, jak pewien dziennikarz, który na dźwięk mojego nazwiska dostaje szewskiej pasji. Wiemy, o kogo chodzi. Albo niektórzy kapłani i hierarchowie, którym jestem równie niewygodny jak zwiedzionej kobiecie płód w macicy. Tu ostro ojciec Augustyn jedzie. Pytanie, czy uciekłem z klasztoru, czy zostałem z niego abortowany? To pytanie zadaję sobie i myślę nam, ojciec Augustyn Pelanowski. A myślę, że też i swojemu zakonowi. I dalej. Jezus mówi, że lisy mają nory, ptaki gniazda, a on nie ma nawet własnej poduszki. Nie mam własnej poduszki do dziś i nie chcę jej mieć, bo to by znaczyło, że zaczynam sobie wić gniazdko albo norkę. Zabezpieczyłem materiały dowodowe u zaufanych osób za granicą w razie ataków na moją osobę. Nie podam mojego adresu ze względu na możliwe prowokacje ze strony rozmaitych, w cudzysłowie, szaleńców. Ludzi niebezpiecznych i działających na czyjeś, w cudzysłowie, życzliwe zlecenie. No i teraz fragment, który wywołał właściwie prawdziwą burzę w internecie po opublikowaniu go na naszym Instagramie, Facebooku i tutaj kanale. Formalnie jestem bezdomnym i bezrobotnym obywatelem państwa, w którym, tu smutny żart, niebawem zwierzęta będą chodziły na wycieczkę oglądać ludzi w klatkach zoo. Świat pogrąża się w absurdzie, więc jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wyjście z klatki i ucieczka do buszu. Nie zdziwię się, kiedy po synodzie amazońskim zostanie zwołany jakiś synod Nisi Natura, po czym małpy zostaną sprowadzone do kościołów. W jednej ze świątyni francuskich już pojawił się posąg goryla z nadbrzmiałymi genitaliami, które przerażają dzieci. A ludzie przypomną sobie ze łzami w oczach serial Planeta Małp. To, że mnie nie widać w zakonie, nie oznacza, że nie jestem Paulinem, mówi ojciec Augustyn. A to, że patrzycie na jakieś zgromadzenie, nie oznacza, że żyją tam ludzie zgodnie ze swoim charyzmatem. To tylko niektóre fragmenty z najnowszej książki wywiadu ojca Augustyna Pelanowskiego z ojcem Augustynem Pelanowskim. I w tym kontekście chcę, żebyśmy przenieśli się do świętego Jana Chryzostoma, który, jak już rzekliśmy sobie wspólnie, jest ojcem Kościoła, w związku z tym należy do tradycji Kościoła katolickiego, jest częścią nauczania, oficjalnego nauczania Kościoła katolickiego. Święty Jan Chryzostom, homilię do drugiego listu świętego Pawła do Koryntian i jak sobie powiedzieliśmy również na początku, do ojca Augustyna Pelanowskiego bardzo mocno i bezpośrednio pasują słowa: moc w słabości się doskonali. Ważne jest bowiem, abyśmy
rozpatrywali sytuację ojca Augustyna Pelanowskiego w kontekście kościoła katolickiego, czyli powszechnego, czyli chrystusowego. Innego kościoła nie mamy i nie będziemy mieć.